Jeżeli chodzi o manewr zawracania, proszę Państwa, tak naprawdę prawo o ruchu drogowym narzuca na nas obowiązek, gdzie i w jaki sposób możemy ten manewr wykonać. Oczywiście zabronione jest wykonywanie manewru zawracania na autostradach, w tunelach, mostach, wiaduktach, na drogach, gdzie jest to ograniczone znakami lub też działają inne czynniki, czyli mgła, zła widoczność. Oczywiście wtedy ten manewr może być bardzo niebezpieczny dla nas. Pamiętajmy również o tym, że tak naprawdę, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, na większości skrzyżowań już mamy dodatkowe oznakowanie, czy też przy sygnalizacji świetlnej, znaki pionowe, znaki poziome, czyli przysłowiowe strzałki, one nam tak naprawdę dyktują warunki, gdzie możemy, w jaki sposób skręcić, gdzie możemy zawrócić. Przykładem tego może być sygnalizacja świetlna, gdzie wyraźnie są narysowane na sygnalizatorze strzałki kierunkowe, charakterystycznie wygięte w dół, że możemy zawrócić. Tak samo jest ze znakami poziomymi, namalowanymi na jezdni. Ustawienie tej strzałki narzuca nam kierunek jazdy i informuje nas o tym, że możemy również dokonać manewru zawracania. Chciałbym przypomnieć tym kierującym, którzy bardzo często wykonują manewr zawracania w sposób nieprawidłowy, nie stosując się do sygnalizacji świetlnej, w momencie, kiedy mają dla swojego kierunku zapalony sygnał czerwony, mimo to zawracają, dojeżdżają do środka skrzyżowania, czekają na tak zwaną lukę, kiedy w ruchu poprzecznym mogą ten manewr wykonać. Jest to błąd, bo naprawdę, po pierwsze, nie stosuje się do sygnalizacji świetlnej, po drugie, może dojść do wypadku, do zdarzenia.